Cześć, tutaj Maciek z bloga Aradin.pl. W ostatnich odcinkach dowiedzieliście się, jak kupować kawę, jakiej używać wody i jak wybierać sobie młynek, i dowiedzieliście się o tym, dlaczego młynek jest tak ważny, aby zaparzyć dobrą kawę. A dzisiaj nadajemy w specjalnych okolicznościach przyrody. Jesteśmy w Wesołej w Krakowie, dlatego że dzisiaj tutaj odbywa się finał Pro Infusja Barista Challenge, czyli nieformalnej ligi baristów. Relacja z tego finału w następnym filmie. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko poskładać do kupy. Natomiast dzisiaj, z racji tego, że już jesteśmy w kawiarni, to dowiecie się, jak tak kawę w kawiarni zamawiać i na co zwracać uwagę, kiedy wchodzicie pierwszy raz do nowego lokalu, żeby nie dać się naciąć, żeby sprawdzić, czy barista, czy osoba za ladą wie w ogóle, co sprzedaje i ma szacunek do tego produktu. No i scenka rodzajowa. Przychodzimy do kawiarni, dzień dobry. Pytanie numer jeden. Jaką macie kawę? Zazwyczaj słyszymy taką odpowiedź, że najlepszą w mieście, włoską, arabikę. I to są, wiecie, totalne pustosłowia. Nic wam to nie mówi, no bo to jest tak, jakbyśmy zapytali znowu, odwołując się do tej piekarni, o której mówiłem wcześniej, jaki macie chleb? Świetny, świeży, dobrze wypieczony. No, chyba niewiele nam to mówi tak naprawdę. I jakiej odpowiedzi w takim razie powinniśmy się spodziewać, kiedy już do tej kawiarni wchodzimy i zadajemy to pytanie? To powinniśmy usłyszeć konkretną informację na temat tego, jakie ziarno zostanie nam zaserwowane. To znaczy, jak nazywa się na przykład mieszanka do espresso, na jakiej pracujemy, jaki jest jej skład, czyli że jest to na przykład 100% arabika, albo że ma jakąś tam domieszkę robusty, że kawy pochodzą z takich i z takich części świata, bądź nawet z takich plantacji. I drugą informacją jest informacja o dacie palenia. Jeżeli już barista wie, co sprzedaje i wie, jaki ma produkt, to teraz powinien też wiedzieć, kiedy ta kawa była wypalona, kiedy ona była przygotowana, kiedy ona wyszła z pieca, no bo o świeżości już sobie powiedzieliśmy w pierwszym filmie. Jeżeli osoba, z którą rozmawiacie, poda wam odpowiedź na te dwie istotne informacje, to już możecie być, może nie pewnie, ale możecie mu zaufać i wiedzieć, że ktoś, kto będzie wam przygotowywał kawę, coś o niej wie, że zadał sobie trud, że ma szacunek do tego produktu i możemy zaryzykować zamówienie tej kawy po to, aby przejść do następnego punktu, który nam może powiedzieć, czy będzie dobrze. Następnym punktem, kiedy zamawiacie już tą kawę, kiedy już wiemy, co i kiedy wypalone, powinien być taki charakterystyczny dźwięk, taki charakterystyczny hałas, i ten hałas to jest hałas młynka. Jeżeli zamawiacie kawę, na przykład espresso, na przykład cappuccino czy latte, i nie słyszycie chodzącego, wirującego silnika, to oznacza, że ktoś tą kawę zmielił już po prostu wcześniej. To znaczy, że ona jest nieświeża, a powiedzieliśmy sobie wcześniej, że kawa błyskawicznie wietrzeje, jest higroskopijna i nie ma opcji, żeby nie była ona zmielona bezpośrednio przed przygotowaniem. Dlatego na to trzeba zwracać uwagę. I wtedy generalnie powinno być ok. Kolejnym czynnikiem, na który możecie zwracać uwagę, kiedy już kawę dostaniecie, to jest ocena, na przykład w przypadku espresso, jego walorów wizualnych, tak? I to jest już, można powiedzieć, przyczynek do następnej lekcji, czyli takiego espresso 101, jak to mówią pięknie w Ameryce, czyli ocena wizualna kremy, tej pianki na powierzchni espresso. Ale do tego przystąpimy sobie wtedy, kiedy już będziemy omawiać tą technikę parzenia. Natomiast dzisiaj, na dobry początek, powinno wystarczyć właśnie te dwa czynniki, czyli skąd jest ziarno, kiedy było wypalone i to, żeby kawa była świeżo zmielona. Później możecie też zwrócić uwagę na inne istotne rzeczy, takie jak to, czy na przykład portafiltry, czyli łyżki, tak zwane kolby, w których się to espresso przygotowuje, są wpięte w grupy, czy gdzieś leżą z boku, czy przede wszystkim w kawiarni jest też czysto. To jest ważne. Jeżeli barista pracuje w otoczeniu, gdzie jest brud, gdzie są fusy, gdzie dookoła wszędzie są plamy, wszystko się wala i nie ma porządku, to znaczy, że nie przykłada się do swojej pracy, nie dba o to. I często gęsto jest też tak, kiedy na przykład krytycy kulinarni oceniają restaurację, to pierwszym miejscem, do jakiego wchodzą, jest w ogóle toaleta. Bo jeżeli na przykład tam jest bałagan i tam jest brudno, to znaczy, że na pewno nikt sobie też nie zadał trudu i nie poświęcił swojego czasu, żeby zadbać o czystość za barem. Także jeżeli w kawiarni wiedzą, co sprzedają, potrafią o to wszystko zadbać i potrafią utrzymać porządek, to możecie zaryzykować to, że kawa będzie wam smakować, i zachęcam was po prostu do próbowania. Wszystkiego dobrego, widzimy się w następnym odcinku.